powiem wam, dlaczego nigdy nie zamieszkam w Hiszpanii. Wchodzimy. Poświęcam 6 euro. Miałam nadzieję, że to wejście do kościoła. Co zrobić, kiedy zimą panuje wiosenna temperatura, a dzieci chcą zjeżdżać na sankach? Jechaliśmy przez góry i doliny, mijaliśmy różne dziwne miasta i w końcu dojechaliśmy na bezpłatny nocleg dla kamperów. Jesteśmy w mieście Antequera, a dokładniej na przedmieściach miasta Antequera, ponoć serce Andaluzji. Kto słyszał o mieście Antequera w Hiszpanii, w Andaluzji? Pewnie nikt. Jednak Antequera jest gościnna, zaprasza kampery. Także my także poczuliśmy się zaproszeni i przyjechaliśmy tutaj jeszcze na to przedmieście, jeszcze nie do końca rozwinięte i całe szczęście, bo zarząd miasta tutaj wydzielił parkingi na kilku ulicach dla kamperów. Właśnie. I nawet mamy tutaj taki fajny znak. Zakaz postoju czy zakaz zatrzymywania? Zakaz zatrzymywania się. Excepto turismos i furgonetas. My oczywiście jesteśmy autokarawana. My jesteśmy turismo, my nie jesteśmy furgoneta. Stoimy tutaj już kilka dni, moi drodzy. Jakoś żeśmy się tak rozleniwili. Dobrze nam tutaj, jest cicho, spokojnie. No dosyć cicho. Widoki są przednie. Dosyć cicho. Widoki są przednie. Góry są jak najbardziej wokół nas. I powiem wam, że mamy problem. Mamy problem techniczny. Nasz problem techniczny znajduje się tam, na dachu naszego kampera. Od jakiegoś czasu nie działa nam nasz panel solarny i nie jesteśmy do końca pewni, czy zawiódł panel solarny, czy sterownik. W każdym bądź razie nie mamy prądu ze słoneczka i to jest duży kłopot dla nas, ponieważ musimy zatrzymywać się na miejscówkach płatnych, kiedy potrzebujemy naładować laptop, zrobić filmik, zrenderować filmik i tak dalej, napisać wpis na Patronite, sprawdzić media. Jest to dla nas duży problem. Dlatego Marek wynalazł sklep z akcesoriami kempingowymi. Jutro do niego pojedziemy. Jedziemy jutro w stronę Kordoby. I mam takie dziwne przeczucie, że możemy nie wrócić do Antequery. Oczywiście nie jest to dobra wiadomość, bo kupno panela i kupno sterownika to wydatek i to dosyć duży. A ten panel, który mamy, nie był najtańszy. Ten zestaw nie był najtańszy. I naprawdę mieliśmy nadzieję, że posłuży nam dłużej niż no półtora roku. Także jesteśmy trochę wkurzeni. Jednak nocleg na kempingu to koszt przynajmniej 13-15 euro za dobę. Także nasz budżet na panel, nasze 200 funtów maksymalnie, więcej nie wydamy na to. No to jest powiedzmy koszt jakichś 10 noclegów na kempingu z prądem. Także ten panel niestety nam się dosyć szybko zwróci, mimo że będzie to dosyć spory wydatek dla nas. Ale co zrobić? Co zrobić? Potrzebujemy prądu. Kiedy Marek mi powiedział, że jutro wyjeżdżamy z Antequery, że jedziemy dalej w stronę Kordoby, pomyślałam, że to ostatni moment, aby wyjść z kamerą na miasto i pokazać wam fajnych kilka rzeczy, które tutaj odkryliśmy. Dobrze nam tutaj jest, bardzo sympatyczna miejscówka, z prostym serwisem, blisko do sklepów, blisko do knajp, na nieszczęście, blisko do centrum. Także teraz mijamy takie nowe osiedle, jeszcze chyba nawet w całości niezamieszkane i idziemy na Stare Miasto. Po powrocie do Anglii będzie nam brakowało tych palm. Tutaj wszędzie rosną palmy. Wow, rzadki widok w Hiszpanii. Zieleń. Oczywiście pośrodku palma, róże. I wszędzie w takich miejscach jest zakaz wprowadzania psów. Nawet tutaj jest tabliczka, proszę szanować rośliny. Na tym osiedlu znalazłam tylko jeden trawnik. No i oczywiście nie pozwalam Dieslowi siusiać na ten trawnik. Bóg wie, ile to kosztów i wysiłku tutaj lokalną społeczność kosztuje, żeby utrzymać kawałek trawy, której my w Mill Park w Anglii mamy potąd. Także no nie pozwalam Dieslowi tutaj korzystać z tych trawników, chociaż on bardzo by chciał, on już jest tak stęskniony za trawą,
że jak wrócimy do Anglii, to chyba ten pies oszaleje ze szczęścia. Jak wrócimy do Mill Park i znowu będzie miał trawy tyle, ile dusza zapragnie. Tymczasem najczęściej widujemy tutaj takie pyłowe trawniczki, właśnie takie wysuszone tereny jak tutaj. Tak to się właśnie tutaj zachowuje trawa, kiedy jej nie podlewa przez kilka tygodni albo miesięcy. No ale za to są palmy. Blok i palma. Voilà. Ciekawa rzecz. Na przejściach dla pieszych nie ma tych lamp takich jak w Anglii. Jednak można spokojnie iść przez przejście dla pieszych. Oczywiście trzeba się rozejrzeć. Jednak wszyscy kierowcy zwalniają. I uwaga, nie zatrzymują się, nie chcą się zatrzymać przed przejściem dla pieszych, bo oczywiście chodzi tutaj o zużycie paliwa, więc kiedy chcesz przejść przez przejście w Hiszpanii, to nie zatrzymuj się i nie czekaj, aż auto się zatrzyma, bo kierowcy naprawdę zwalniają przed przejściem i dają ci szansę, abyś przeszedł i nie chcą się zatrzymywać. A wierzcie mi, nie chcecie zadzierać z temperamentnymi Hiszpanami i jeszcze bardziej asertywnymi Hiszpankami. Wybrałam dobry moment na nagrywanie, ponieważ dzieci są jeszcze w szkole, a dorośli są jeszcze w pracy. Także na ulicach panuje względna cisza. Jednak kiedy ludzie wyjdą na zewnątrz, zwłaszcza wieczorami, no to jest taki gwar. Kiedy pierwszy raz byliśmy w Hiszpanii, Marek co chwila mnie pytał: ej, ktoś tu się chyba bije, ktoś tutaj się kłóci. A nie, to tylko miejscowi rozmawiają. Naprawdę, Hiszpanie są bardzo, bardzo głośni. Bardzo, bardzo głośno rozmawiają. No i jeden plus tej kultury jest taki, że my z Markiem możemy tutaj sobie iść ulicą i sprzeczać się na całego, wrzeszczeć jak dzicy i nikt na to nie zwróci uwagi. Jednak po wielu latach spędzonych w Anglii, wśród tych wiecznie przepraszających za wszystko Anglików i tej flegmatycznej kultury, no pobyt taki w mieście, wśród ludzi miejscowych jest dla nas szokiem czasami. I nas męczy, dlatego unikamy miasta wieczorem, popołudniami, no chyba, że chcemy się sponiewierać, chcemy się ogłuszyć i zatopić w tej miejscowej kulturze, ale to rzadko nam się zdarza, my raczej wolimy ciszę i spokój. W najbliższym otoczeniu mamy tutaj duże centrum handlowe i dwa duże supermarkety, także jest bardzo fajnie, jeżeli chodzi o zakupy. Godzina 16:30, temperatura plus 17. Dlatego my się śmiejemy z miejscowych, którzy tutaj chodzą w zimowych kurtkach i w szalikach, kiedy my na słoneczku siedzimy w krótkich spodenkach i w krótkich koszulkach. To jest dosyć zabawne, bo obie strony patrzą na siebie z takim dziwnym niedowierzaniem i każda ze stron myśli o tej drugiej, że ma coś nie po kolei w głowie. Nasza podróż kamperem po Hiszpanii obfituje w niespodzianki i to jest jedna z nich. Co zrobić, kiedy zimą panuje wiosenna temperatura, a dzieci chcą zjeżdżać na sankach? Wybudować im taki oto sztuczny stok. A tutaj są sanki. Biedne hiszpańskie dzieciaki. No ale co? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Cóż to jest? To jest, moi drodzy, nazwa ulicy. Przerost formy nad treścią? Może. Ale za to jaki efektowny. Jest miasto, musi być i brama, a obok Plaza de Toros. Dzisiaj jest tam restauracja i wystawa plastikowych dinozaurów. Na szczęście, już nikt tutaj nie zabija byków. Niestety nie da tam się nawet zajrzeć. Jeszcze wczoraj była otwarta tutaj restauracja i można było no wejrzeć na ten cały dziedziniec, gdzie kiedyś odbywała się korrida, ale dzisiaj rządzą plastikowe dinozaury, oczywiście impreza biletowana. Także odpuścimy sobie, może jeszcze będzie kiedyś okazja zobaczyć taki stary plac byków, Plaza de Toros. Jesteśmy już po drugiej stronie bramy i moi drodzy, lokal z kebabem śpieszy nam tutaj z pomocą, bo lokal nazywa się Puerta de Estepa. Oczywiście od nazwy bramy, to Brama de Estepa, cokolwiek to znaczy.
I tak sobie idę, moi drodzy, i idę, i tak sobie myślę, że mimo wszystko ludzie zrobili jakiś postęp cywilizacyjny, skoro w większości miast jeszcze w Hiszpanii są takie place, gdzie kiedyś odbywały się walki byków, czy też męczenie byków przez ludzi, zwane corridą, a dzisiaj są tam restauracje, jakieś galerie sztuki i tak dalej. Już nikt na to nie chodzi, już dawno to zostało zabronione w Hiszpanii. O ile się nie mylę, jeszcze 10 lat temu walki byków odbywały się w Katalonii. Ale może dopiszcie, jeżeli się orientujecie, jak to wygląda dzisiaj. Mam nadzieję, że korrida to przeszłość. Tymczasem pokażę wam pomarańczowe bombki. Och, przyjemnie się tutaj chodzi po południową porą, kiedy można przejść, bo wieczorem tu jest naprawdę taki tłum i taki hałas i taki ścisk. Może ktoś z was lubi taki klimat, taki wiecie, taki mieszczański tumult. Nas to męczy strasznie. Chyba zaczynamy się starzeć trochę, mimo że Marek ma 16 lat, odkąd pamiętam. Żebyście nie zazdrościli mi za bardzo, powiem wam, dlaczego nigdy nie zamieszkam w Hiszpanii. Hiszpania ma jeden problem i to są Hiszpanie. Ha, 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 to żart. Dobrze, że nie ma tutaj Polaków i nikt im nie przetłumaczy chyba. Hiszpanie, no tak różni od Anglików. Tak bardzo asertywni, żeby nie powiedzieć aroganccy. Tak bardzo nieprzestrzegający prawa. Tak bardzo puszczający swoje psy na luzie wszędzie, gdzie się da. Tak bardzo głośni, rozpychający się łokciami na chodnikach. Tak bardzo wolni w knajpach. Kiedy przyjdziesz tutaj do knajpy, usiądziesz, musisz najpierw swoje odczekać, odsiedzieć, aż kelner łaskawie przyjdzie i weźmie od ciebie zamówienie. Później łaskawie ci to poda, a później, kiedy już skończysz już swój posiłek albo drinka, łaskawie przyniesie ci rachunek. Nas to strasznie denerwuje, no bo jeden drink czy jedna kolacja w knajpie przeciąga się do, nie wiem, 2 godzin. I większość jest czekanie na obsługę. I kilka razy już nam się tak zdarzyło, że po zjedzeniu po prostu wstawaliśmy i ganialiśmy tego kelnera czy tę kelnerkę, żeby zapłacić po prostu. I zastanawiam się, ilu cudzoziemców, którzy nie są przyzwyczajeni do takiej metody, do takiego stylu nieobsługi, po prostu wychodzi nie płacąc, bo nudzi im się czekanie na obsługę. Oczywiście ze zwrotami towarów do sklepów też jest polska historia, także nastawienie, jeżeli jesteś klientem, to twój problem. Bardzo często wszystko jest maniana i generalnie poza pogodą, fantastyczną przyrodą. Jest tutaj kilka rzeczy, które nas odstręcza od tego kraju i może jestem niewdzięczna, może jestem bezczelna. Ale nie wyobrażam sobie życia na stałe w Hiszpanii. Jednak wróćmy do Antequery i do tego, co jest tutaj fajne i dobre. Znajdziecie tutaj mnóstwo kościołów, mnóstwo zabytków, dookoła góry, sklepy i centrum handlowe też niczego sobie, także dla każdego coś miłego. Tutaj mamy kościół, zdaje się, ze świętym Franciszkiem. Zobaczymy, czy da się tam wejść i czy da się coś sfilmować dla was. A w kościele disco. Widzę tutaj jakichś turystów, ale nie ma nabożeństwa. Nikt nie wygląda, żeby się modlił, więc chyba mogę to sfilmować. Kościół piękny. Ach, ta chrześcijańska skromność i umiłowanie ubóstwa. Ciekawa szopka, trochę inna niż w Polsce. Zdawało się to być takie całe miasto, gospoda była, ktoś tam z osłem, z jakimś wózkiem, z jakimiś garnkami, jakaś gospoda. Fajna, fajna szopeczka. Życie toczy się codzienne, a tutaj bam, Betlejem. To będzie chyba pierwszy, jedyny odcinek z miasta, z tej podróży. Tutaj mamy XVII-wieczny kościół, coś dla wielbicieli zabytków architektury sakralnej. Czy mamy takich wśród naszych widzów?
Miałam nadzieję, że to wejście do kościoła, ale to jakaś inwazja lalek Barbie. Wow, kto miał lalkę Barbie? Ja miałam. Noemi. Naomi? Jakżeż ona miała, ta czarna Barbie. Proszę bardzo, zamiast aniołka Barbie. Pytałam, czy mogę filmować? Mogę. Tradycyjny strój, proszę bardzo, może powinnam sobie taki kupić, może odsłony by wtedy strzeliły w górę. Mówiłam, że antykera ma dla każdego coś miłego. Proszę bardzo. Pocahontas. O, jakaś czarna wdowa. Ach, to są stroje na wzór tych historycznych, proszę bardzo. Niesamowite. Właśnie się zorientowałam, że idę pod prąd. Coś mam ostatnio z tym normalnie. Patrzcie, jaki Cadillac. Ale impreza. Impreza w stylu Thelma i Louise. Fantastyczny film. Proszę bardzo. Jedziemy na wycieczkę. Podróż Cadillaczkiem. Zielonka turkusowa. Wow, to jest aż tak stary film? Proszę bardzo. Elizabeth Taylor. Kleopatra, El Padre de la Novia, czyli ojciec panny młodej i Sisi, cesarzowa. Wszystko w wersji Barbie. Nie wiem jak wy, ale ja już mam dość tych Barbie. Idziemy dalej. Zostałam normalnie zmiażdżona popkulturą i plastikiem. Dobrze, że nie było tam za dużo ludzi i dało się szybko wyjść. Co za pomysł, no ciekawa wystawa. Barbie w odsłonie chyba każdej ikony. Nieźle, nieźle. Trochę dzisiaj pochmurno. No nie jest to najlepszy dzień na filmowanie vloga z zimowej wyprawy po Hiszpanii. I utrzymują, moi drodzy, że ktoś na live'ach niedzielnych patrzy na nas złym okiem i nam jinxuje pogodę. Patrzy na nas złym okiem i zawsze po live'ie jest pochmurno. Ale co zrobić? No nie będę udawała, że zawsze świeci słońce, skoro nie zawsze świeci słońce. Ale i tak temperatura jest bardzo sympatyczna, plus 17. No. Kolejna fantastyczna plakieta, jeżeli chodzi o nazwę ulicy. Nazwę budynku nawet. Casa Consistorial, siglo... Już numerów to nie pamiętam po hiszpańsku. No niezła rozbieżność, między 17 a 20. A w środku wystawa Barbie. Myśląc Andaluzja, pewnie myślicie o takich miastach jak Sewilla, Cordoba, Grenada, Malaga. To są duże miasta. Antequera jest skromniejszym miastem, ma 40 tysięcy mieszkańców, dlatego właśnie zatrzymaliśmy się tutaj na kilka dni i w ogóle zatrzymaliśmy się. Ale Antequera ma swoją muzułmańską twierdzę, ha ha ha. Może jakoś na czuja uda mi się tam do niej dojść. Ostatnio jak byłam na takiej małej przebieżce dookoła miasta, udało mi się tam dobiec. I moje łydki to czują i przypominają mi o tym do dzisiaj. Więc tak idę w górę tego miasta, może tam dojdziemy. Nie wiem, czy wejdziemy, jeszcze nie zdecydowałam, czy chcę na to wydać 6 euro. Bo za wstęp płaci się 6 euro. Ale zobaczymy, najpierw spróbujmy to znaleźć, a potem zrobimy ewaluację i podejmiemy decyzję, czy warto zapłacić 6 euro. Czy raczej warto bardziej iść na kawę za to 6 euro i churros? No zobaczymy. Jej, świąteczny patatajec i zwiedzanie miasta z perspektywy wagoniku ciągniętego przez mały traktorek. Średniowieczne miasta mają to do siebie, że niemal na każdej ulicy jest jakiś zabytek. A nad miastem góruje twierdza. Też oczywiście średniowieczna. Alcazaba. Już widać jej mury. Co tam, twierdza średniowieczna na tyle już stoi, może jeszcze trochę poczekać. Muszę wam pokazać ten lokal i opowiedzieć ciekawostkę językową. Bardzo przyjemne miejsce. Bar Cafeteria Desayunos Meriendas, czyli bar, kafeteria, śniadania i lunche. Pasteleria Panaderia, czyli piekarnia, a raczej cukiernia, pasteleria, panaderia, piekarnia. I po hiszpańsku jeść śniadanie, no, to znaczy desayunar. Mają skubańce czasownik na czynność jedzenia śniadania. Po hiszpańsku ja nie jem śniadania, ja śniadaniuję. Powiem wam, że ja też uwielbiam śniadaniować. Jednak
po miesiącu bez pracy fizycznej, po miesiącu dogadzania sobie właśnie śniadaniowaniem, churrosami, czekoladą i wszystkim tym, co Hiszpania ma najlepszego dla podniebienia, stwierdzam, że jednak czas zacząć się ograniczać i czas przestać udawać, że ta koszulka w rozmiarze S nadal na mnie pasuje, bo już niestety nie pasuje. A może po prostu skurczyła się w praniu. W każdym bądź razie muszę chyba przestać śniadaniować z czekoladą i churros, albo raczej zacząć śniadaniować z... no z czym tam? Z kaszą jaglaną? Nasycam się miastem, póki mogę, bo wiem, że Marek już nie wjedzie do żadnego innego miasta kamperem. Ale jak dla mnie Antequera jak najbardziej zaspokaja moje apetyty na zabytki, na ciekawe miejsca, na architekturę. Jestem szczęśliwa. Żadne inne miasto do szczęścia nie jest mi potrzebne. Idziemy pod górę, to nie jest duże miasto, powinniśmy dojść do tej twierdzy. Twierdza jest na górze, my idziemy pod górę, powinno być po drodze. Czy kiedyś w Polsce doczekamy się klatek schodowych, które wyglądają jak wnętrze galerii? Przepiękne. Katarzyno, co polecasz zwiedzać w Antequera? Klatki schodowe polecam, bardzo polecam. Kolejny placyk, kolejny zabytek. Plazuela de Santa Domingo. I to jeszcze z piękną tabliczką. Tradycyjna ceramika hiszpańska. Wow, gdyby te mury mogły opowiadać. Mój wszędobylski nos mnie nie zawiódł. Jesteśmy na dobrej drodze do Alcazaba. Iglesia del Carmen Alcazaba. I kościół, nie tylko twierdza, ale i kościół. Tam, znowu pod górę. Przepraszam, ale nie mogę się oprzeć, to jest takie piękne. Niesamowite. Wiecie, dlaczego mnie to tak zachwyca? Bo w dzisiejszych czasach nikt, budując dom, budując kamienicę albo blok mieszkalny, nie zastanawia się przez sekundę, jaki materiał i jaką technikę zdobienia ścian użyć na wejściu, żeby budynek cieszył oko i żeby ludziom było w nim przyjemnie. Dzisiaj każdy tylko patrzy, jak to zrobić najtaniej i jak najwięcej na tym zarobić. Kiedyś ludzie myśleli inaczej. Kiedyś liczyła się estetyka. No przykro mi, że nie ma słońca, że to wszystko się nie smaży, nie praży w słońcu. Ale nie wiem, czy ja tutaj jeszcze wrócę. Więc chcę wam pokazać to piękne miasto, póki jest okazja. Tutaj widzicie skałę, która nazywa się Przytuleni Kochankowie. No, ja nie wiem, co oni robią, ale dla mnie to nie przypomina przytulonych kochanków. Chyba, że moja edukacja na temat igraszek miłosnych jest jeszcze dosyć okrojona. No, dla mnie to po prostu góra. Dla niektórych bardziej romantycznych dusz to przytuleni kochankowie, którzy strzegą Antequery. I ci z was, którzy oglądali wnikliwie nasz spacerek, na pewno potrafią dostrzec teraz te wszystkie budynki i kościoły, przede wszystkim i wieże, które mijaliśmy po drodze. Czyżby to tam była ta lalka Barbie? A może tam sporo tych wież. Wchodzimy. Poświęcam 6 euro. Kazi, kaziczki, jesteśmy w środku. Koniec końców to tylko 4 euro. 6 euro, jeżeli jeszcze płacimy za kolegiatę, ale ja chcę zobaczyć tylko twierdzę. Wejść na najwyższą wieżę i zobaczyć miasto z tamtego punktu. Dostałam audio guide in English, ale mam mało baterii, więc nie wiem, czy go będę uruchamiać. Uruchomiłam na chwilę mój guide, jednak zaczął do mnie mówić jakiś średniowieczny król. Głosem niezbyt trzeźwym, więc po prostu wolę iść i patrzeć to, co przede mną, a resztę mogę sobie doczytać na Wikipedii.
To było do przewidzenia. Co się stało z ostatnią sceną? Co się stało z księżniczką na wieży? W momencie, kiedy weszłam na wieżę, próbowałam uruchomić kamerę i kamera powiedziała: proszę, naładuj mnie. Także przepraszam Was bardzo, ale z wieży mam dla Was tylko kilka fotek, które zrobiłam telefonem. Gratuluję, że dotrwałeś do końca. No i jeżeli już tyle czasu ze mną spędziłeś, to może zasubskrybuj mój kanał, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w następnym odcinku. Następnym razem biorę ze sobą powerbank. Pa, pa, pa! Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.